Za mną widać chmury burzowe, które się zbierają i to jest zawsze oczywiście ryzyko jakichś zawieruchy, ale bociany wykorzystują podmuchy wiatru, które się pojawiają przy tego typu zjawiskach i intensywnie ćwiczą skrzydła, bo czasem są pytania, co ja skaczę z dachu, żeby uczyć się latać i tak dalej, jak ja te bociany nauczę latać, skoro one są wyrzucone z gniazda przez rodziców i tak dalej, i tak dalej. Bociany absolutnie nie muszą być uczone latania, one mają to zakodowane w genach, one wiedzą jak to robić, wiedzą kiedy to robić, czyli właśnie przy tego typu podmuchach wiatru, które sprzyjają tej nauce latania, tym ćwiczeniom skrzydeł. Podskakują na gniazdo coraz wyżej, aż pewnego dnia po prostu szybują pięknie i dostojnie po najbliższej okolicy. Ale nim to minie, no to muszą troszeczkę tych skoków wykonać, żeby nabrać troszeczkę więcej wprawy. Także tak właśnie wygląda Bociania Szkoła Nauki Latania w Ośrodku Rehabilitacji. Taka prawdziwa, nie pod publikę, gdzie bierze się bociany i podrzuca do góry, absolutnie. To tylko zwiększa oswojenie bociana z człowiekiem. Wystarczy tylko i wyłącznie dodać im wolną przestrzeń, a one automatycznie, tak jak wiedzą jak oddychać, jak chodzić, jak pobierać pokarm, tak samo wiedzą jak machać tymi skrzydłami. Także zobaczcie Państwo jeszcze kilka klipów z tej bociani nauki latania. Ale takie podskoki na gnieździe czasem się kończą tym, że młode niestety znajdują się poza gniazdem, ale nie latając w powietrzu, tylko będąc na ziemi. I tak się stało też z tym bocianem i z tym, który... A nie, ten z poprzedniego filmu to akurat nie. Ale w każdym razie czasem ludzie się pytają, czy wkładać takiego młodego bociana do gniazda, jeżeli nic mu nie jest. Zawsze odradzam, ponieważ wkładanie młodych bocianów do gniazda z powrotem przez osoby niewprawione może się skończyć tym, że pozostała część jego rodzeństwa automatycznie wyskoczy z gniazda, ponieważ połowa lipca to już jest taki okres, kiedy te młode bociany, ucząc się latać, są już bardzo płochliwe i nie kładą się z lęku przed człowiekiem, więc jeżeli ktoś się pojawi niespodziewany w gnieździe, czyli człowiek, to one po prostu z automatu mogą wyskoczyć, więc narobi się więcej szkody jak pożytku. Więc lepiej albo takiego młodego zostawić, żeby karmiły rodzice w gnieździe, albo żeby po prostu trafił do ośrodka rehabilitacji, gdzie tak jak widać za mną wśród innych bocianów będzie się czuł komfortowo, nauczy się latać i też odleci do Afryki. Warunek jest jeden. Kontakt ograniczony do niezbędnego minimum, aby bocian był dziki i nieoswojony. A w tle widać właśnie bocianich spadochroniarzy, czyli młode bociany, które zostały wyrzucone z gniazd przez swoich rodziców. No i tutaj w ośrodku rehabilitacja je wychowuje, karmię, poje i daje im wolną przestrzeń do nauki latania, żeby później odleciały dzikie i nieoswojone na zimowiska w Afryce.